Hello, witam Was bardzo serdecznie, Wykopek, Wykopki w poszukiwaniu historii. Jesteśmy na nowej wyprawie, tak więc zapraszam do oglądania. Sporo takich ciekawych miejsc. No zobaczymy, co będzie. No spoko jest. Zejdziemy tu niżej i rozkładamy sobie sprzęcik. I możemy hasać, chodzić do pierwszego. No jeszcze rozłożę. A tak brzegiem pójdziemy, no zobaczymy jak to będzie. Tak więc rozkładamy. Ładowałem, zobaczymy czy się to naładowało. Łopateczkę. No i ruszamy na taką dłuższą wyprawę. Dłuższe wykopki w poszukiwaniu historii. Pojterek, szczoteczkę też wziąłem dzisiaj. Tak więc składam i do pierwszego. Pójdziemy też w tamte lasy. Sygnał fajny, nakopałem się troszeczkę, ale to puszka tam jest jeszcze głęboko, prawie na łopatkę. Idziemy dalej. Sygnał był 68, nawet taki w miarę. 80 plus 65, tylko głęboki, no ale dobra, idziemy dalej. Oczywiście dołek rolnikowi trzeba zakopać, nie można niezakopanych dołków zostawiać. Tak jak to się zdarza, nawet wczoraj jak byłem na grzybach, to widziałem niezakopane dołki u mnie w lesie, ale tam u góry. Idziemy dalej. Jak widzimy, następna puszka na polu. Zaczyna świecić, grzać słońce, chyba idziemy tam w lasek. Jeszcze przejdziemy tutaj, zobaczymy. Pod taką starą czereśnią czy wiśnią są jakieś takie druty, polmosy. No zobaczymy co jeszcze będzie. Będziemy zmierzać w tamtym kierunku, no. Albo zobaczymy jeszcze do tego lasku, jak tam to wygląda. No tak czyściutko, jak się trafi jakaś puszka albo kapsel. No ja chodzę sobie. Tu już widzę trakcja kolejowa. Ale przejdę sobie na drugą stronę. Tam będzie spokojniej. Od tej trakcji. Patrzcie, taki chodniczek. Jakby tu jakiś peron był kiedyś taki, jakby to powiedzieć. Zatrzymał się dla pracowników, którzy jechali gdzieś tam do miasta pociąg na takiej nieoficjalnej stacji, jakby to powiedzieć. Wsiadajcie, tu się kończy torowisko. I tak to musiało być. A nas interesuje właśnie tamta strona, przy tych starych takich drzewach, jak się tam dostać. Będzie bardzo prosto tędy i spróbować tamtędy. No i tyle. Idziemy tam. Patrz, to wygląda jak złoto. A to polmos jeszcze na takiej drodze w kierunku tego lasu. Wygląda mi to na podkowę, bro, wśniętą w drzewo. No już nie będziemy, no tak raczej. O. Idziemy dalej. Jakiś chyba wahacz samochodu, widzicie? Terenówki jeżdżą, ale masakra, gorąco jest. Zaczyna się robić. Trzeba uciekać do lasu. Z jakiejś części z auta, nawet rejestracja samochodowa leży. Ktoś zgubił. Jak jeździł po lesie. No, tu musiał wjechać i uderzył. My idziemy w tą stronę. Masakra. O, nareszcie las, po którym lubię chodzić. Jest taki, jakby to powiedzieć,
naturalny. Ale nie ma takich czaczorów. No zobaczymy, czy coś wyjdzie. Coś mamy, podejmujemy. Tak jakby no klin albo majzlik do zbijania bardziej bym powiedział. Tak to wygląda. W paskudnym lesie, ale takie lubię. Takie są najlepsze. A to już ktoś wykopał. Co to będzie? Coś to będzie z samochodu, mi się wydaje. To było do czegoś przykręcone, a tu w środku jakiś był towot, olej, żeby coś smarowało. A no jeszcze mam kamerę 11, jeszcze kręcę 11. Tak więc ktoś już tu chodził. Jak wszędzie. Idziemy dalej. No to coś następne wykopane ciężkie. Powiem wam, zamówiłem do Wersy taki fajny pokrowiec po krowce.pl. Udostępnię wam link, jak mi to przyjdzie. No bo to wpychają się tu w te szparki, brudy. I fajnie, bo ma tutaj pokrowiec. Obojętnie jaki kolor. Tutaj ma, to ma zmienioną taśmę całkowicie. Tutaj ma, tu ma, żeby kabel był osłonięty i fajnie to wygląda. Możecie sobie sprawdzić pokrowce.pl. I tam oczywiście są do Wersy takie fajne pokrowce i niedużo kosztują. Idziemy dalej. Patrz, ta fajnie to wygląda. Tam na wprost, jakby jakiś bunkier był. Przejdź na drugą stronę. Później już nie przejdę na tą. Ale przejdę tam do tamtego lasku popatrzeć. Wow, to ten lasek już lubię. Bo fajne laski, powiem wam. Zobaczyć na GPS-ie, bo nie wiem dokładnie, w którą stronę się przesunąłem, bo wydawało mi się, że co to teraz jest za las tam, czy nie miałem iść tamtym lasem, a tamten potok był zmylny, nie wiem, sprawdzimy za chwileczkę. Kablisko aluminiowe, leży sobie. Taki kawałek aluminium, taki kabel też tu był, wypalali chyba. O, takie koluszko koło strumyka. Teraz zauważyłem, patrz ta do góry, liny wysokiego napięcia. Co mi tak szaleje ten wykrywacz? Cepko nawet odłączałem. A tam sub zauważyłem, a patrzę na jedną linę, a szedłem akurat tam właśnie nad tymi linami, takie lekkie zakłócenia, tak jak teraz były, no ale dobra, jedziemy dalej. No teraz zaprzestały. A widzę trakcję, dobrze. Masaja, jak w tej grze, albo w tym horrorze. Tylko nie wiem jakim. Ale to jest chłodnawo. Niby taki sygnał, wiecie, do kopania, ale widzę tu coś tu. Wierzchowne żelastwo. Idziemy dalej. Tam w stronę ten strumyka. W górę rzeki. Nigdy nie na dół. Patrzcie się, mega wejście.
Na pewno tego nie budowali, takiego tunelu, bo jest przed wojną, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Wow. Może Elbeton. Mam taki most. Halo, ale echo. Coś tu gadzi, ale tu tamy gdzie są uzbrojenia. Choćby coś tu nawet było, to jedynie magnesem neodymowym wyłowić. Jakiś mauser, który się wyłoni, wypłynie do góry na powierzchnię. Alleluja, alleluja. Rzeczywiście luja. A teraz chciałem ogłosić ogłoszenia duszpasterskie. W niedzielę rano będą obchody Świętej Królowej. W sobotę po południu będziemy mogli się pomodlić przy kościerze, w kocierzu, przy kościele. Dobra, no bez żartów, bez wygłupów. Ale tak to brzmi, jak w kościele, powiem wam. Idziemy w tamtą stronę. I znikło. Dobra, trzeba ręce umyć i idziemy korytem rzeki. Panie, pan nieprofesjonalnie pan to zrobił, ale idziemy stąd. Fajny sygnał, ale to konserwa, chyba puste te. Z konserwy. Nie ma skarbu. Nie ma. USSR. Radziecka. Idziemy dalej. Taka pokryweczka wyszła. No dosyć stare, nie wiadomo z czego to, ale nie ma żadnych napisów. Ale ciekawostka w drodze. Kto wie, co to jest? Lotka? Chyba nie jest granat moździerzowy, ale to jest sama lotka, bo się rusza. Ale ciekawostka. Zaplę wyciągnę. Żeby nie było, że przerwałem, bo robiłem zdjęcie. I wyciągnę. Podejmujemy lotka z granatu moździerzowego. Ha. I se to tak w drodze. 70 lat ponad. Wbiła się, musiało tu eksplodować. Bo jest to taki dół. Chociaż no, nie jestem znawcą. Ale jak widzimy. To co było na wierzchu, to przez auta wyjeżdżone, połamane. A to co było pod ziemią, to jeszcze te, o patrzcie się, dosyć grube są, nie? Te zlotki, nie? Oczywiście to już jest niegroźne, no złomnie. Nie bierzemy tego, zostawiamy, idziemy dalej. Ładniejsze widziałem. Rura. A, rura wydechowa z samochodu. Kawałek. To nie Panzerfaust. Tylko widzicie. To jest takie wydeptane przez sarny i rykowisko. Tu było. Idziemy dalej. Tutaj to rozkopajmy. Jest takie drzewo. Jest sygnał tam. Ale tam widzę jakąś blachę. Popatrzeć. Tu jest jakaś blacha. Nie wiem. Co tu? Co to tam jest wkopane, czy wrośnięte przed drzewo? Spróbuję to troszeczkę wyciągnąć, to wam pokażę. Po paru trudach wytargałem to. Tą blachę. Jeszcze nie tak fajnie. Nie wytargam.
Sablica. Są dziurki. Nie wiadomo, co to będzie. Czy to jest... Coś to było. Nie wiadomo, są dziurki ewidentne tu i tu. Jakaś tablica. Nic, idziemy dalej. Patrz, to już się zepsuło. Pytaliście kiedyś, czemu to mam tak normalnie przywiązane? Dlatego, żeby pinpointera nie zgubić. Nie wygląda to schludnie, ale robi robotę. Już tak zmieniłem zaczep na metalowy, bo ten plastikowy to dopiero był tandeta. A już tak dzisiaj zgubiłem szczoteczkę do czyszczenia. Tu sobie ją przypiąłem za słabo i zgubiłem. Masakra. Same krzaczory normalnie i ten kamienie, no i idę w tamtą stronę. Zostawiamy wersę. Idziemy tutaj, taka budka jest. Strzelnicza. Spróbujemy tam wejść. Do góry. Jak to tam to wygląda z góry, nie? Kiepskie są to trochę. O, nie ma się czego chwycić. Chociaż tu fajnie się powinien chwycić tego. Dobra, czego by się oberwało. To się trzymać. O, a siedzonko. Poduszeczka. Aha. Siedzonko. Stare to już jest, bo drzewo wrosło. A jezu, fajny widok. Aha, to się tam zamykało. Drzwiczka były, ale co? Aha. No tu się siedziało i polowało się. Albo z tej strony, albo z tej. Teraz trzeba zejść. No, to jest takie jakoś uszczelka z samochodu. Daszek. Dobra, no przejdę może jeszcze tu brzegiem tego lasku, tak do góry tam i zobaczę. Ale ani jednego guzika, ani jednej monety cię nie znalazłem. No ale to taki, wiecie, no widzieliście, jakie to lasy. Jeszcze będzie. Jeszcze powinien być moniak jakiś. Zobaczymy. Nie będzie, to nie. I tak fajna przygoda. Mucha tu już lata. No, osa. Dobra, idziemy. Schodzimy na dół. I gdzie tam wykrywać, widać go? Wow. Gdzieś tam jest. No, z łuska, ale to widzimy, że myśliwska, bo tu blisko tej ambonki tam o to wychodzi. Taką małą pierwszy raz znalazłem. Sako. No, najlepsze jeszcze, że jako takiej jednej ambonki to cała amunicja leży i leżała już na pewno, ją widzę. Ktoś mógł zabrać. Komuś się otworzyło pudełeczko i... No i się wysunęły. Tu jest puste. Bezczelone. O. I wąwozik fajny. No. Ale nie mamy monetki, no. Czekamy na monetkę.
Jeszcze to chyba będzie, jeszcze nie wracamy do domu. No zobaczymy. Następna, ale to jest, to będzie Mosin. To będzie Mosin. Pierwsza wojna. Może być coś takiego. Idziemy dalej. Kawałek łyżeczki. O, takie coś, nie wiem co to jest. Tak, jakieś coś, nie wiem, metalowego. No tak, łapie mi. Jest ten... Takie żelastwo. Nie tak mam ustawione. Wycięte żelazo jest, ale bus sygnał żelaza był słyszalny. No tak. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie się, takie cusik, ale to jest tak dziwnie zgięte. O, to jest taki rowek wyrzeźbiony. Jakieś zapięcie. No fibula to raczej to nie jest. Nie wiem, takie cusik. Ale takie na drodze akurat było. O, nic. Takiej drodze. No i tak. Idziemy dalej. Taki sygnał, jak macie taki przerywany, to znaczy, że coś z dziurką. 65 prosty. Coś z dziurką. Ale to myślałem, że... Że wiecie, że jakiś pierścionek, ale coś z dziurką jest, no. Coś z dziurką. Panie, gdzie pan tą kamerę? Może będzie jakiś... Nie, tu będzie... To nie będzie pierścionek. Nie zakładać nie wolno. To będzie jakiś ten... Puste w środku, materiałowe, z namiotu coś, czy coś takiego, nie? Jakiś tu materiał jest w środku. O, a jak znajdziecie jakąś obrączkę? Srebrną, złotą, miedzianą, miedziany sygnet, sygnet z brązu, ze srebra, ze złota, obojętnie, nawet jak to tombak będzie, to... W żadnym wypadku nie zakładajcie na palca. W żadnym wypadku nie zakładajcie. Bo klątwa zmarłych jest po prostu. I były takie przypadki, jak ktoś znalazł wykrywaczem pierścionek, sygnet, obrączkę. Założył go i zmarł. I też mi znajomy opowiadał taką historię. To był las, ale powiem wam, w Poznaniu. No i tam wszedł w las, no i ktoś rozkopał po prostu grób jakiegoś Rosjanina i mówi, że te piszczele, kości wszystko leżały na wierzchu, ale się patrzy, obrączka złota, no wziął ją i dał tam komuś z rodziny i przetopili tą obrączkę na nową. No i ktoś założył tą obrączkę, jakaś ciocia czy babcia, i po prostu jak założyła tą obrączkę, to strasznie się źle czuła, jakoś po prostu to masakra było. Dopiero jak ją ściągła i ją wyrzucili, to wszystko po prostu wróciło do normy. Nie wiem, to jest prawdziwa historia opowiedziana
przez tego, który tą obrączkę znalazł. No ale to dawne lata było, 20 lat temu to było, no to też nie można porównywać, ale to taka krótka historia w środku lasu, na wykopkach. Idziemy dalej. Ale się drzewo obaliło. Tu rosło? Aha, i pod tym woda pukała i wypukała. Masakra. Takie sygnały. Sprawdzę. Może być. Gdzie? Niejednoczesny. Masaja. O, kawałek aluminium. Jest to drzewo. Patrz, to się jak leży. Obala się ten wykrywacz, powiem wam. Te stopki bym mógł mieć szersze troszeczkę, gdyby coś trzeba przerobić. Dopóki nie mam tej obudowy, to się mi tu brudzi, te boki, obala się. Nie można go tak stabilnie postawić, bo się obala, no ale trudno, coś wymyślimy. Idę na tamtą stronę. Polmos tak głęboko, już niedługo będziemy kończyć. Co za dużo, to nie jest drogo. Jeszcze trochę pochodzimy. Coś tam wyszło, nie? Coś nie wyszło. Coś jeszcze wyjdzie. No fajnie są. Aż za fajny. Wolałbym mieć taki nie 85, tylko 38, 40. No i sprawdzimy, co to będzie. No i widać, dosyć głęboko było takie siteczko. Mam do zaparzenia kawy. Coś takiego. Nie, raczej do herbaty, nie do kawy, nie. Do zaparzenia herbaty coś mogło być. Tam jeszcze dojdę kawałek. Albo dojdę, albo nie dojdę. Idę, albo nie idę. No, wystarczy łopatkę blisko zbliżyć i ściągam, kurwa. Metalowo. Dobra. Nie chce mi się już łazić. Wyradzimy sobie krzaczor akuratnych, nie? No i to chyba będzie tyle na tyle. Sobie złożymy sprzęt i będziemy kończyć dzisiejsze wykopki z poszukiwaniem historii. Można czasem histerii dostać na tych wykopkach. Ale trudno. Ze śmieci pełno. Tak więc skończymy dzisiejsze wykopki w poszukiwaniu historii. Tak więc dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wykopek w poszukiwaniu historii. Do zobaczenia. Do następnej wyprawy.